Cierpimy z powodu wielu chorób. Na lekarstwa wydajemy fortunę. Umieramy za wcześnie. Co nas zabija? Niezdrowy styl życia, w tym zła dieta, są powodem stałego wzrostu zachorowań na choroby cywilizacyjne. Na nadwagę lub otyłość cierpi już ponad połowa z nas, coraz częściej dzieci i młodzież. Nasz główny zabójca to choroby układu krążenia. W szybkim tempie wzrasta liczba zachorowań na nowotwory. W celu zdobycia większej ilości informacji na temat skutków złego i dobrego odżywiania się dzieci i młodzieży, przyjechałyśmy spotkać się z profesorem Januszem Książykiem, kierownikiem Kliniki Pediatrii i Żywienia w Warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka. Dlaczego jest zdrowa dieta ważna w życiu człowieka? No dlatego, że jest to jedna z aktywności życiowych w ogóle każdego z nas. Jedzenie musi spełniać kilka warunków. Po pierwsze, dostarczać właściwych proporcjach wszystkich substancji odżywczych, czyli energii, białka, tłuszczu, węglowodanów, witamin, pierwiastków śladowych, wapnia, fosforu, to co jest potrzebne do tego, żeby właściwie u dziecka, żeby właściwie wzrastało, a u dorosłego po to, żeby zachował dobrą kondycję i fizyczną, i umysłową także, bo składniki diety mają też wpływ na to, jak postrzegamy świat. No, skutki niewłaściwego odżywiania się dzieci i młodzieży to są widoczne chociażby badania statystyczne, które mówią o wzrastaniu liczby dzieci otyłych. Co powinno znaleźć na talerzu dziecka? To jest bardzo trudno na to odpowiedzieć, bo to troszeczkę zróżnicowane w zależności od wieku dziecka. Ale najbardziej istotne jest to, żeby to jedzenie było urozmaicone. Talerz powinien być kolorowy, zawierać zawsze warzywa, niezależnie od tego, jaki to jest posiłek, i owoce, jeżeli jest to na przykład śniadanie, to wystarczy. Czasami nadmierna ilość tłuszczów zwierzętych, nadmierna ilość węglowodanów prostych, to są takie najcięższe grzechy. Chcąc pokazać, co powinno być, nie powinno znaleźć się na talerzu przeciętnego człowieka, przyjechałyśmy do supermarketu zrobić dla Was zakupy. Nasze koszyki wypełniają się coraz większą ilością przetworzonej żywności. Jej główne składniki to biała mąka, nafaszerowane konserwantami wyroby mięsne, tłuszcze nasycone i tłuszcze trans oraz duże ilości cukru. W słodyczach, napojach, dżemach, ale nie tylko. Tymczasem składniki odżywcze, takie jak witaminy i pierwiastki, na które z wytęsknieniem czeka nasz organizm, można bardzo tanio kupić i zjeść w smakowitym posiłku. Najzdrowsze warzywo świata to jarmuż. Zawiera m.in. witaminy K, witaminy C, karotenoidy. Jest również doskonałym źródłem wapnia oraz żelaza. Są na świecie instytucje promujące prawidłowe odżywianie, ale ich komunikat nie przedziera się przez gąszcz reklam. W dzisiejszych czasach rację ma ten, kto ma pieniądze. W Polsce promocją badań naukowych w dziedzinie prawidłowego odżywiania zajmuje się Fundacja Wiemy, co jemy. Nauka i edukacja społeczna dla zdrowia. Misją Fundacji jest przekazywanie społeczeństwu obiektywnych informacji na podstawie badań naukowych o związku żywienia ze zdrowiem. W sposób po pierwsze zrozumiały, ale też wolny od wpływu jakichkolwiek interesów. Chcemy szerzyć tę informację, chcemy wpłynąć na to, żeby Polacy podejmowali świadome wybory, jeśli chodzi o żywienie, i żeby te świadome wybory służyły nie tylko profilaktyce chorób dietozależnych, ale też i w niektórych przypadkach wspomagały leczenie tych chorób. Fundacja Wiemy, co jemy ma w planach zbudowanie pierwszego w Polsce wiarygodnego portalu poświęconego prawidłowemu odżywianiu. Chce organizować wykłady i docierać z tą ważną wiedzą do najmniejszych miejscowości w Polsce. Pikniki informacyjne, kolonie dla dzieci z nadwagą, wsparcie dla tych, którzy nie wiedzą, od czego zacząć.